Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt Tarota, Akaszy dla Skorpiona na tydzień 42 roku 2023. Odwrócona wyrocznia. Ci z Was, którzy mieli zdolności psychiczne, będą miały chwilowe problemy z odczytywaniem rzeczywistości, czytaniem przyszłości. W ogóle przez tą odwróconą wyrocznię przyszłość dla Was jest jakby zakryta. Pojawia się Archanioł Gabriel, specjalista od komunikacji. Będziecie dobrze dogadywać się z innymi, rozumieć innych, nie będzie między wami nieporozumień. Także są to zdolności w tej dziedzinie, więc każdy rodzaj pracy związany z komunikacją, przekazywaniem wiedzy, informacji jest dla was wskazany. Ta karta to bardzo ważna informacja, ponieważ gdy wyrocznia jest ukryta, to znaczy, że informacje, które płyną do Was od wewnątrz, przestały płynąć. Będziecie potrzebowali kogoś z zewnątrz, kto Wam przekaże jakieś informacje. Nie jest to czas spokoju i wielkiego natchnienia dla artystów. Karta z tym artystą jest odwrócona. Na szczęście ono oznacza, że są to przejściowe problemy, ale nie będziecie mogli się skupić. Nie będziecie mieli przestrzeni, by zająć się swoimi hobby. Z powodu rozmyślań o miłości, ponieważ pojawia się odwrócony król miłości. Mężczyzna, który odwraca się od swojej drugiej połówki i odchodzi, ale nie jest to nagłe. On już wcześniej o tym myślał, już wcześniej te myśli nie dawały mu spokoju. A kolejna karta pokazuje, co się dzieje. To jest Hilarion. Ogromna wiedza, czysto akademicka. Zbieranie dowodów, wyciąganie wniosków. Karta jest odwrócona. To wskazuje na to, że ten odwrócony król miłości czegoś się dowiedział na temat drugiej połówki. Ale to, co się dowiedział, to jest fałszywa informacja, niesprawdzona. Coś podejrzewał, od kogoś coś usłyszał, coś źle zrozumiał i na tej podstawie stworzył jakąś historię i postanowił zamknąć swoje serce dla swojej ukochanej. Pojawia się jakaś podróż. Może to być podróż za pracą, ponieważ ta karta leży nad Archaniołem Gabrielem, który wspiera wszystkie zawody związane z komunikacją. Możliwe, że ktoś z Was odkrył w sobie takie zdolności i wyjedzie do innego miejsca, miasta, gdzie dostanie właśnie taką pracę w tym kierunku. Serce piramidy, dusza, światło, szczęście, miłość puka, ale nikt jej nie otwiera. Nieprzypadkowo ta karta leży nad tym odwróconym artystą, który nie ma natchnienia. Bez duszy tego natchnienia być nie może. A ta dusza i tak do tego serca wejść by nie mogła, ponieważ kolejna karta to egoista. Karta leży nad odwróconym królem miłości. On jest egoistą. Byle powód mu wystarczył, by zostawić swoją ukochaną, ponieważ on patrzy tylko i wyłącznie na siebie. Nic innego go nie interesuje, tylko własna wygoda. Ale ten egoista będzie realizować swoje życiowe cele, swoje biznesy, budowle zgodnie z planem, cegła po cegle, ale robić to wszystko będzie ze względu na siebie. Interesuje go tylko sukces własny. Jeśli chodzi o związki w tym rozkładzie, pod byle pretekstem, na podstawie jakichś fałszywych informacji, jacyś panowie, wielce egoiści,
odchodzą od swoich drugich połówek, ponieważ sami chcą się cieszyć ze swoich sukcesów. Praca i finanse. Każda praca związana z komunikacją, przekazywaniem informacji będzie dobrym pomysłem. Jest tutaj podróż do takiego miejsca pracy w innym mieście, a sama ta praca jest to budowanie czegoś wielkiego, jakiejś swojej wielkiej pozycji. Z finansami nie będzie żadnych problemów. Jeśli chodzi o zdrowie, jest neutralne. Nic złego ani dobrego się nie dzieje. Twórczość i kreatywność. Brak natchnienia. Czas wielkiej niemocy dla artystów. Ten czas trzeba będzie po prostu przeczekać. Duchowość i podróże. Dusza odbija się od drzwi waszego serca. Odwrócona wyrocznia to odcięcie od waszych duchowych zdolności. Więc nie jest to czas dla duchowości, ale to tylko dlatego, że pojawiła się karta ego, która jest całkowitym przeciwieństwem duchowości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.